Tutaj ciebie zaskoczę, bo ja nie obserwuję tego polskiego show biznesu. Wyszedłem z tego show biznesu. Ja dzisiaj jestem pierwszy raz o chyba 3 lata na ściance i w ogóle w tym show biznesie. Więc nie wiem, co tam się dzieje za bardzo w Polsce. Jak mi powiesz nazwiska, to może skojarzę. No to w takim razie skupmy się na amerykańskim show biznesie. Która aktorka bądź piosenkarka twoim zdaniem z tych amerykańskich gwiazd jest właśnie najbardziej zrobiona, ale negatywnie? W tym momencie nie przypomnę sobie, ale na pewno powiem, kto jest bardzo dobrze zrobiony i nie powiem przez kogo. Jennifer Lopez oczywiście, prawda? To jest po prostu absolutnie ikona teraz piękna. Ty w ogóle masz takie kości policzkowe właśnie jak Jennifer Lopez. Absolutnie przepięknie. Ta troszeczkę nos jakbyśmy poprawili i brudkę w szpic, ale tak generalnie absolutnie jesteś nawet do niej trochę podobna. Ale ja nie lubię po prostu gwiazd, które totalnie zamrażają swoją twarz, bo w tym momencie ani nie są dobrymi aktorkami, ani nie są fajnymi artystkami. A jak amerykański show business reaguje na to, co dzieje się właśnie pomiędzy Jennifer a Benem? Ja myślę, że z jednej strony może to jest jakiś pewny chwyt marketingowy przed pewną akcją, ale z drugiej strony no, wszyscy się cieszą, że Jennifer jest szczęśliwa w wieku, prawda, 50-52 lat, a ponownie zakochana, po niej to widać. Ja miałem okazję ją prywatnie widzieć na żywo i faktycznie jest to osoba, która emanuje tą urodą i nie przesada z botoksem, praktycznie ma bardzo, bardzo, bardzo mało zrobionego z twarzą. A rozmawiałeś z nią tak face to face? Kolejne pytanie. Tak? Zrobiła na tobie dobre wrażenie? Nie, bo jestem bardzo ciekawa, jaka jest prywatnie. Bardzo dobre wrażenie. Moim marzeniem jest również, żeby już tak kompleksowo, docelowo dbać o nią i o nie tylko o twarz, ale to również o ciało. Super, to trzymamy w takim razie bardzo mocno kciuki. Być może już niebawem ujrzymy ją w twojej klinice. To troszeczkę inaczej, wiesz, może już była. Już z gwiazdami, mam kilka gwiazd faktycznie, które przychodzą już do mnie do kliniki, ale z gwiazdami jest tak, że w Stanach, że podpisują tak zwane NDA, czyli umowę o poufności, absolutnie nie może nic wyjść. Ja u siebie w klinice mam sekretne wejście od garażu, więc również te gwiazdy wchodzą od strony garażowej. Ale myślę, że w najbliższym czasie, czy w Miami, czy teraz za 3 tygodnie otwieram również na Manhattanie w Nowym Jorku klinikę, to tam myślę, że będzie wysiew amerykańskich gwiazd. To może, jak pozwolą, będę mógł się pochwalić.